zaczynałam na YouTubie kilka lat temu, żałuję, że nie wiedziałam kilku rzeczy, które mocno wstrzymały mój rozwój, które spowodowały, że dłużej trwał ten proces zakładania kanału, rozwijania kanału i tworzenia treści. Kilka lat temu, gdy zaczynałam, wydawało mi się, że aby tworzyć na YouTubie, trzeba być profesjonalistą. Trzeba mieć profesjonalny sprzęt, trzeba mieć doświadczenie. Tego typu kanały były dostępne na YouTubie. Nie było takich kanałów jak teraz, że ktoś wyciąga telefon i nagrywa swoje codzienne życie. Tak więc niestety porównywałam się do nieodpowiednich osób. Dlatego w dzisiejszym filmie chciałabym się podzielić moim doświadczeniem i powiedzieć Wam o trzech rzeczach, których żałuję, że nie wiedziałam, gdy zaczynałam na YouTubie. Mój pierwszy kanał założyłam gdzieś w okolicach 2016 roku, ale mocniej chciałam go rozwinąć w 2018 roku. Tak więc jak sami widzicie, 2 lata zajęło mi jakieś podejmowanie decyzji i zdecydowanie się w ogóle na to, żeby faktycznie nagrywać. Bardzo mało trwał ten cały proces. W tym czasie 2 lat dodałam zaledwie kilka filmów i cały czas wydawało mi się, że aby tworzyć na YouTubie, muszę być bardziej profesjonalna. Odciągałam ten moment tworzenia kanału tak na poważnie, ponieważ jak sami widzicie, od momentu, gdy założyłam kanał, a kiedy postanowiłam go bardziej rozwinąć, to był okres aż 2 lat. Tak więc zdecydowanie za długo trwał ten proces pomiędzy założeniem kanału, pomiędzy dodaniem pierwszego filmu. Dlatego chciałam Was ustrzec, jeśli tylko planujecie założyć kanał na YouTubie, to zróbcie to jak najszybciej. Jak najwcześniej nagrajcie swój pierwszy film i od razu go opublikujcie. Nie myślcie zbyt dużo o tym, jakiego sprzętu potrzebujecie, jakie doświadczenie musicie mieć, żeby nagrywać na YouTubie. Najważniejsze to nagrać pierwszy film i wrzucić go na kanał. Gwarantuję Wam, że z każdym dodanym filmem Wasze doświadczenie będzie rosnąć, będziecie się rozwijać. Sami zobaczycie w praktyce, czego Wam brakuje. Czy trzeba dokupić jakiś sprzęt, czy może trzeba się doszkolić. Na przykład w prezentacji przed kamerą, czy też pisaniu skryptów, montowaniu filmów. To wszystko wyjdzie w praktyce. Dlatego nie warto odciągać tego momentu, kiedy wrzucicie ten pierwszy film. Nie starajcie się nauczyć wszystkiego, obejrzeć wszystkich możliwych tutoriali. Po prostu nagrajcie pierwszy film, wrzućcie go na YouTube'a i z każdym następnym filmem starajcie się być troszkę lepszym, ten 1%, a zobaczycie, że Wasz kanał będzie się świetnie rozwijał. Kolejna rzecz, której żałuję, że nie wiedziałam, to fakt, że aby nagrywać na YouTubie, wcale nie trzeba mieć super profesjonalnego sprzętu. Takie miałam myślenie na tamten moment, no i teraz po kilku latach bardzo tego żałuję. Żałuję, że nie wiedziałam, że wystarczy telefon i można prowadzić fajny kanał na YouTubie. Na tamten moment wydawało mi się, że trzeba mieć porządną lustrzankę, mikrofon i całą masę pozostałego sprzętu. Oglądałam innych twórców, którzy właśnie takie rzeczy posiadali. No i na tamten moment wydawało mi się, że jak nie kupię lustrzanki za 10 tysięcy i mikrofonu za 5, no to w ogóle nie mam co startować z kanałem. Teraz z perspektywy czasu widzę, że wystarczy telefon i na tamten moment, rok 2018, zaraz powiem Wam, czemu wracam akurat do tej daty, również wystarczyłby telefon, bo te 4 lata temu wszystkie smartfony były super rozwinięte, miały bardzo dobre aparaty, więc spokojnie można było prowadzić kanał, posiadając właśnie tylko w miarę porządny smartfon. I teraz chcę Wam powiedzieć jeden z większych błędów, jaki popełniłam w swoim życiu, właśnie związany z nagrywaniem na YouTube'a, z tworzeniem filmów i właśnie tą blokadą w głowie, że wydawało mi się, że muszę być profesjonalistą, mieć super ekstra sprzęt, aby nagrywać właśnie na YouTube'a, nagrywać filmy. A więc w 2018 roku wraz z mężem pojechaliśmy w taką dłuższą podróż do Azji. To były aż 3 miesiące, mieliśmy bilet tylko do i z powrotem, a tam już sobie rotowaliśmy te loty dowolnie. W sumie odwiedziliśmy 9 państw, więc to był bardzo intensywny wyjazd. Zobaczyliśmy wspaniałe miejsca, poznaliśmy wspaniałych ludzi. To był taki backpackerski wyjazd, spaliśmy w hostelu, podróżowaliśmy komunikacją miejską, więc naprawdę było co pokazywać, jeśli nagrywałabym filmy. No i właśnie taki był plan. Bardzo chciałam wówczas nagrywać filmy na YouTube'a, nagrywać vlogi z tego wyjazdu. Generalnie podział był taki, że ja robiłam zdjęcia, a mój mąż miał właśnie nagrywać filmy. No i on początkowo te filmy nagrywał. Ale po jakimś czasie, gdy ja zaczęłam sobie te vlogi oglądać, gdzieś tam początkowo zaczęliśmy je montować, to w mojej głowie wydawało się, że one są niewystarczająco dobre, niewystarczająco profesjonalne i nie będę ich publikować na YouTube'a, ponieważ nikt nie będzie ich chciał oglądać. No i niestety, w ten sposób zatrzymałam moje popędy YouTube'owe i vlogowe, jeśli chodzi o takie podróżnicze wspomnienia.
Mamy dalej kilka filmów, które nagraliśmy na samym początku, są one w takim prywatnym archiwum, natomiast na YouTubie nie pojawiło się nic, a tak gdzieś z połowy podróży w ogóle już przestaliśmy nagrywać filmy. I powiem Wam, że bardzo tego żałuję, bo już w 2019, w 2020 to już zupełnie, pojawiło się mnóstwo kanałów na YouTubie, które właśnie vlogują przy użyciu telefonu i są to bardzo fajne filmy, głównie dlatego, że są takie autentyczne, wiecie, nie ma tutaj właśnie zaawansowanego sprzętu, nie są zbyt profesjonalne, są to po prostu zwykłe vlogi z ręki, z telefonu. No i niestety, żałuję, że ja tego nie wiedziałam w 2018 roku i porównywałam się właśnie do jakichś profesjonalnych youtuberów, którzy tworzą latami i to był bardzo, bardzo wielki błąd z mojej strony. Tak więc to jest kolejna rzecz, której żałuję, że nie wiedziałam, gdy zaczynałam na YouTubie. To bardzo wstrzymało mój rozwój. Wydaje mi się, że na ten moment miałabym świetnie rozwinięty kanał podróżniczy, który na ten moment w ogóle nawet nie istnieje, bo go zamknęłam, a mógł się fajnie rozwinąć, zwłaszcza, że poza Azją podróżowaliśmy też sporo po Europie, odwiedziliśmy gdzieś tam, jeszcze zahaczyliśmy Afrykę, więc naprawdę mogło być z tego coś fajnego, ale niestety ze względu na to, że miałam złe informacje, nie wiedziałam właśnie o pewnych rzeczach, no to ten kanał teraz nie istnieje. Tak więc ja bym chciała Was ustrzec na bazie mojego błędu, żebyście nagrywali na YouTube'a z tym, co macie. To nie jest tak, że musicie mieć super profesjonalny sprzęt, bo i telefonem można nagrywać bardzo fajne filmy. Chodzi tylko o to, żeby robić to regularnie, żeby przekazywać fajne treści, które widzowie będą chcieli oglądać i naprawdę nie trzeba mieć super ekstra profesjonalnego sprzętu, nie trzeba mieć drogich kamer, drogich aparatów, dronów i nie wiem co tam jeszcze można wymienić. Można mieć tylko smartfona, serdecznie polecam iPhony, bo one naprawdę bardzo dobrze nagrywają i to już wystarczy, żeby prowadzić kanał na YouTubie. I trzecia rzecz, której żałuję, że nie wiedziałam, gdy zaczynałam na YouTubie, trochę już o tym wspomniałam w poprzednim punkcie, to porównywanie się do innych osób. Szczególnie porównywanie się do innych kanałów, które nie są jakby w zasięgu naszych możliwości. To znaczy bardzo często porównujemy swoje kanały, często o tym słyszę, często też to widzę, gdy rozmawiam z Wami w komentarzach, porównywanie do kanałów, które już są bardzo dobrze rozwinięte, które są na YouTubie 5-10 lat. Wiecie, takie osoby przez lata zdobyły ogromne doświadczenie, zarobiły na tyle, że mogą sobie pozwolić na porządny sprzęt, na operatorów, na montażystów, no ale my, gdy zaczynamy, nie możemy się porównywać z tak rozwiniętymi biznesami. Więc jeśli już bardzo chcecie się porównać do jakiegoś youtubera, który jest teraz popularny, to cofnijcie się do jego pierwszych filmów, które ma na kanale i zobaczcie, jak wyglądały pierwsze produkcje tego właśnie youtubera. Wówczas zobaczycie, że to, co Wy teraz nagrywacie, jest 100 razy lepsze niż ten super popularny youtuber nagrywał kilka lat temu, a mimo to nie bał się, publikował regularnie, no i zbierał doświadczenie, dzięki czemu teraz ma super ekstra rozwinięty kanał, wie jak nagrywać, jak prezentować się przed kamerą. Tak więc ogromny błąd, który ja popełniłam, porównywałam się do zaawansowanych kanałów, które mają już właśnie doświadczenie i to mnie blokowało. Dlatego właśnie nie powstał mój fajny, podróżniczy, vlogowy kanał, ponieważ wydawało mi się, że moje filmy są za słabe. Porównywałam je do kanałów, które już tworzą latami, porównywałam się do twórców, którzy mają super sprzęt, na który ja na tamten moment nie mogłam sobie pozwolić, no i wydawało mi się, że te filmy są za słabe, nikt ich nie będzie chciał oglądać. Tak więc to jest ogromny, ogromny błąd i chcę Was przed tym ustrzec. Nie porównujcie się do innych kanałów. Każdy kanał jest inny, każdy twórca jest inny, a już w ogóle nie porównujcie się do kanałów, które są ekstra rozwinięte, które tworzą kilka, a czasem nawet kilkanaście lat na YouTubie. Tak więc absolutnie do takich osób się nie porównujcie, do takich kanałów. Możecie się takimi kanałami inspirować, ale nie porównywać jeden do jeden. Nagrywajcie filmy i starajcie się za każdym razem chociaż o 1% poprawić swój film. W dowolnym aspekcie i zobaczycie, że po 50-100 filmach Wasze produkcje będą na zupełnie innym poziomie. Zdobędziecie odpowiednie doświadczenie, zobaczycie czego Wam brakuje, tak jak wcześniej wspomniałam, może jakiegoś sprzętu, może musicie coś nadrobić w prezentacji przed kamerą, może jakieś inne tło, może właśnie jakieś studio. No różne rzeczy wyjdą w praniu podczas właśnie nagrywania, gdy będziecie zdobywać tą praktykę i to jest najważniejsze. Tak więc to są trzy rzeczy, których mocno żałuję, że nie wiedziałam, gdy zaczynałam na YouTubie te kilka lat temu, ponieważ zablokowało to mój rozwój. Teraz, tak jak wspomniałam, mogłabym mieć bardzo fajnie rozwinięty podróżniczy kanał, a niestety ze względu na to, że pewnych rzeczy nie wiedziałam, no to niestety ten kanał, tak jak wspomniałam, nie istnieje.
Jeśli jesteście na początku swojej YouTube'owej drogi i chcecie się dowiedzieć, jak dobrze przygotować się do nagrania, to polecam film, który teraz pojawia się na ekranie. Natomiast jeśli dzisiejszy film Wam się podobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji i widzimy się następnym razem.